W tym filmie zobaczycie prezentację oraz test grawerki laserowej TUTRES model TS2 z automatyczną regulacją osi Y. Moc tego diodowego lasera to aż 10 W. Zapraszam do oglądania. Grawerką TS2 można grawerować na prawie każdym materiale łącznie ze stalą nierdzewną oraz ciąć grubą sklejkę do 10 mm, a także płytę akrylową o grubości około 3 mm. Urządzenie otrzymujemy w takiej oto dużej paczce. W środku znajdują się trzy pudełka z elementami grawerki. A tak prezentuje się zawartość wszystkich trzech pudełek. Zanim zaczniemy grawerować lub ciąć, należy złożyć ją w całość. Producent na załączonej karcie pamięci umieścił poradnik, jak sobie poradzić z tym problemem. Ja pokażę w skrócie cały proces montażu. To jest głowica laserowa o mocy 10 W wraz z mechanizmem podnoszenia oraz dyszą wspomagania powietrzem. Wszystkie elementy do montażu, a zwłaszcza śruby, są bardzo dobrze posegregowane i opisane. A instrukcja, mimo że jest w językach angielskim, niemieckim i paru innych, jest obrazkowa i jest bardzo czytelna. Przystępujemy do montażu. Wszystkie elementy są bardzo dobrze spasowane ze sobą. Po zmontowaniu wszystkich czterech boków należy oba wózki ustawić w takiej samej pozycji. Na tak powstałej konstrukcji montujemy oś X. Montaż głowicy wraz z mechanizmem podnoszenia.
przykręcamy prowadnicę przewodów. Podpora drugiej prowadnicy wraz z wyłącznikiem krańcowym. Silnik osi X. I ostatni element montażu, podłączenie przewodów. Montaż skończony. Podłączamy zasilanie, przewód USB do komputera i ewentualnie sprężarkę. Urządzenie jest dość głośne ze względu na wentylator przy głowicy. Ma też wszelkie zabezpieczenia, wyłącznik awaryjny oraz czujnik płomienia. Mimo zainstalowanych osłon w konstrukcji oraz na głowicy, wskazane jest używać okularów ochronnych. Komunikacja po podłączeniu do komputera nie stanowi żadnego problemu. Urządzenie jest natychmiast wykrywane. Aby głowica automatycznie dostosowywała ostrość, należy jej pracę skonfigurować w programach. W laser GRBL klikamy prawym przyciskiem myszy na dolnym pasku Dodaj przycisk niestandardowy. Wpisujemy ten kod i nazywamy przycisk. Można też dodać niestandardową ikonę. Dodajemy kolejny przycisk, przycisk grawerowania. Kod to $42=7. 7 mm to ogniskowa tego lasera. I kolejny przycisk, tym razem przycisk cięcia. Od ogniskowej 7 mm odejmujemy połowę grubości materiału, czyli gdy materiał jest grubości 2 mm, odejmujemy od 7 połowę jego grubości, czyli 7 minus 1 równa się 6. Chodzi o to, aby głowicę lasera przy cięciu obniżyć. Możemy skonfigurować wiele takich przycisków i używać ich zależnie od grubości materiału.
W programie Lightburn postępujemy podobnie, z tym, że do konfigurowania ustawień używamy konsoli. Przy ustawianiu ogniskowej najpierw klikamy, jaki materiał będziemy obrabiać, a później pozycję startową. Głowica automatycznie dostosuje swoją pozycję. Grawerka TS2 może pracować też bez podłączenia do komputera, ale trzeba ją połączyć z Wi-Fi domowej sieci. Przedtem należy umieścić w urządzeniu kartę pamięci SD. Będziemy mogli pracować z poziomu przeglądarki w komputerze lub za pomocą aplikacji w smartfonie. Z poziomu przeglądarki czy aplikacji w smartfonie możemy grawerować swoje projekty lub projekty, które wcześniej umieścimy na karcie pamięci. Przechodzimy do testów. Oto rezultaty cięcia. Sklejka o grubości 2 mm. Sklejka, grubość 3 mm. Drewno balsa, grubość 10 mm. Cięcie drewna sosnowego, grubość 15 mm, 4 przejścia, 100 mm na minutę, 100%. Powierzchnia grawerowania i cięcia tej grawerki to 450 na 450 mm. Możemy grawerować i wycinać duże elementy.
internecie można znaleźć dużo takich projektów w formacie DXF do wycinania w sklejce o grubości 3 mm. Parametry grawerowania na płytce ceramicznej. Grawerowanie na stali nierdzewnej z różnymi parametrami. Grawerowanie z prędkością 100 mm na minutę jest wyraźne i głębokie. Grawerowanie nawet na mocno wypolerowanej stali jest wyraźne. Parametry grawerowania fotografii. I kolejne przykłady cięcia oraz grawerowania. Grawerka laserowa Tutres TS2 to solidna maszyna o mocnej konstrukcji, którą możemy ciąć drewno o grubości nawet, jak widzieliście, do 15 mm, a także grawerować na prawie każdym materiale. Dokładność grawerowania jest duża. Plamka to zaledwie 0,08 mm, a tutaj jest także duża powierzchnia grawerowania. Dziękuję za uwagę.